My się z Beatą Julią Przyborską i z jej trenerem Ireneuszem Przyborskim, których dzieci startowały na pierwszych Mistrzostwach Polski w Krakowie i dzisiaj przedstawimy ich trening. Trener i Beata opowiedzą nam coś o tym. No, bardzo miło i sympatycznie, że nasze dzieci będziemy mogli zaprezentować Państwu, jak przygotowują się jeden z treningów podstawowych, które realizują. Udało nam się w tym roku bardzo zaprezentować nasz klub. Nasze dzieci osiągnęły wspaniały sukces, nas cieszy i mówi o dalszej pracy. Zdobyliśmy 2 złote medale, 2 srebrne i brązowy. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy także mogli na takie imprezy jeździć, będziemy mogli na nich startować. Ale to nie tylko zasługa, oczywiście jest tylko jednej osoby, ale tu zaangażowane jest bardzo wiele ludzi, którzy nam pomagają, wspierają, żeby na takie zawody można było jeździć. Dużą zasługą jest włożona praca Beaty Julii Przyborskiej, która jest jeszcze młodą dziewczyną i ma bardzo dobry kontakt z młodymi dziewczynkami, które bardzo chętnie ją naśladują. Jest to bardzo istotne, bo dziewczynki, jak widać nawet na filmie, bardzo chętnie podchodzą, zadają pytania, starają się naśladować. Także tu kilka słów proponuję, żeby Beata powiedziała, jak jej się pracuje z dziećmi, bo krótko jeszcze jest instruktorem. Bardzo dobrze. No to teraz opowiedz nam o swoich pupilkach, o swoich ulubieńcach. Wszystkie dzieciaczki traktuję równo, nie ma ulubieńców, bo niestety nie można nikogo wywyższać. Dzieci są bardzo oddane i zaangażowane w każdy trening. Tak jak trener wspomniał, starają się w jakiś sposób mnie naśladować. Dużo pytań zadają podczas treningu, czy jak mnie spotkają gdzieś po drodze. Chcą być takie, powiedzmy, takie jak ja. Chcą też kiedyś wyjść na scenę w fitness gimnastycznym. Co do dzieci, to właśnie na ostatnich Mistrzostwach Polski, w pierwszych Mistrzostwach Polski dzieci, zdobyliśmy w kategorii 8-9 lat u dziewczynek 2 medale. Złoty medal zdobyła Zuzia Stawowska, która również zakwalifikowała się w wakacje na Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Bratysławie, jednak miała kontuzję i nie mogła pojechać. Więc cieszymy się, że wróciła po kontuzji szybko do nas i wystartowała na tych mistrzostwach, właśnie zdobywając srebro, tak, to duży sukces dla niej. I brąz w tej samej kategorii zdobyła Aleksandra Gęsińska. Ona też się zakwalifikowała na Mistrzostwa Świata w Bratysławie, które były w lipcu. I tam osiągnęła też najlepszy wynik z całej kadry Polski. Miała 13 miejsce. Później w kategorii 8-9 chłopców też 2 medale nasz klub zdobył. Dzieci zdobył Kacper Zamiatowski, który zdobył złoto, oraz srebro zdobył Kacper Bąk. Kacper Bąk ma 9 lat, a Kacper Zamiatowski ma lat 8. Następnie w kategorii 10-11 też złoty medal zdobył chłopiec Rafał Lewandowski, który tu nie miał z kim powalczyć na dobrą sprawę, ale zaprezentował bardzo ładną formę, jeżeli chodzi o sylwetkę i o układ, który się sędziom podobał, jak dowiedzieliśmy się później. Następnie dzieci w kategorii jeszcze 10-11 startowały od nas 3 dziewczynki, która to była Julia Wachowicz, Anna Gęsińska oraz Małgorzata Papierniak, która, właśnie Małgosia, też była na Mistrzostwach Świata w Bratysławie i startowała razem z wcześniejszymi dziewczynkami, które wymieniłam. No i w ostatniej kategorii 14-16 mieliśmy jedną dziewczynkę, Patrycję Przyborską, która też całkiem nieźle się zaprezentowała od strony sylwetki. Nad układem jeszcze będziemy musieli troszeczkę popracować, bo bardzo wysoki poziom był na Mistrzostwach Polski i duże zagrożenie dla juniorek w przyszłości. Czy Patrycja Przyborska to rodzina? Tak, to jest rodzina, więc mam nadzieję, że pójdzie w moje ślady.
Czyli jej siostra? Kuzynka. Ja bym chciał powiedzieć dwa słowa jeszcze, jak to jest możliwe, że dzieci mogą ćwiczyć, bo żeby powstała taka grupa, to musi być odpowiednia, to muszą być odpowiednie dzieci, które muszą przejść odpowiednie szkolenie. Udało się nam 5 lat temu, jak powołaliśmy stowarzyszenie sportowe WKS ORI, namówić panią dyrektor szkoły podstawowej w Białychbłotach, panią Dorotę Ferenstein, żeby utworzyć klasę o rozszerzonym wychowaniu fizycznym z zakresu sportów gimnastycznych. I te dzieci po 4 latach, właśnie Gosia Papierniak, Julia Wachowicz, dzisiaj reprezentują nasz klub, a także kraj na Mistrzostwach Świata. I dzisiaj w tej chwili mamy 3 klasy, które ja szkolę, właśnie od podstaw, od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Jest to program 3-letni. Po 3 latach dzieci trafiają do nas właśnie do grupy ukierunkowanego szkolenia. Jak widać właśnie na tym już tutaj programie treningowym, jest to już szkolenie bardzo ukierunkowane pod układy fitness, pod starty. Także tu jest wielka zasługa oczywiście władz naszej gminy, ale także działaczy naszego klubu, bo mamy wspaniałe 3 panie, które dzisiaj w naszym stowarzyszeniu są szefami klubu, wspierają nas, pomagają. I jedną rzecz, która jest ważną, którą chciałbym podkreślić. U nas w klubie wszyscy pracują, no słowo dzisiaj niemodne, społecznie. Tak się składa, że na sport dzieci trudno pozyskać środki finansowe, ale ja uważam, że warto, bo jak widzicie Państwo na tym właśnie obrazie, dzieci bardzo chętnie ćwiczą. Jest to tylko grupa w tej chwili 16 zawodników, a my mamy objętych szkoleniem około 70 dzieci na dzisiaj. Mam nadzieję, że w większości dzieci także trafią do grup szkolenia ukierunkowanego. Może kilka słów na właśnie temat treningu. My generalnie prowadzimy trening pod kątem szkolenia gimnastycznego. Jest to trening bardzo wszechstronny, zresztą jak widać jest w tej chwili na zdjęciu. W tej chwili chłopiec wykonywał, Rafał Lewandowski, mistrz Polski, salto w przód, ale przy asekuracji trenera. Bardzo ważne jest, żeby właśnie w takim treningu był przygotowany odpowiednio szkoleniowiec, no gdyż po prostu to są ważne momenty, żeby dziecku po kolei pokazać, jak się przygotować. W tej chwili to jest element do przygotowania do salta w tył. To wygląda tak może niepozornie, ale dzieci potrzebują bardzo dużo czasu, żeby się oswoić. Skok w tył jest przeważnie trudnym elementem. Dzieci się boją go wykonywać, dlatego że nie widzą, jak ten element wygląda. W tej chwili wykonywała Ola Gęsińska, są siostry, wyskok kuczny. To się wydaje, że taki niepozorny, ale to jest przygotowanie do salta w przód na przykład element. I właśnie my w ten sposób staramy się dzieci przygotowywać, żeby one po prostu świadomie wykonywały pewne elementy, że nie było na zasadzie, że trener każe i on musi wykonać. Dziecko musi wiedzieć, czy zawodnik, że on tak samo, dotyczy też to naszej zawodniczki Beaty, Julii Przyborskiej, ona świadomie wykonuje trening, ona wie dlaczego trzeba wykonać pewne elementy i później nie ma problemu na scenie, żeby ona się stresowała nadmiernie. Zresztą widzimy, to jest salto w przód z półobrotem wykonała Beata. Teraz w tej chwili przechodzimy już do elementów siłowych. Nasze dzieci teraz się przygotowują się do elementów siłowych, wykonują bardzo dużo powtórzeń z pomocą trenera. Jest bardzo ważne, żeby zawodnikowi pokazać, przytrzymać, żeby czuł się zawodnik bezpiecznie. Zresztą jak widzicie, to wykonanie czyny marcette, poziomeczki i to jest bardzo, bardzo istotne, żeby dzieci czuły się bezpiecznie. Bezpieczeństwo dzieci i chęć do ćwiczenia. One ćwiczą, jak widzicie Państwo, z własnym ciałem. Nie ma żadnych obciążeń dodatkowych, bo to jest zdrowo, bezpiecznie. Jest kilka szkół notujących ćwiczeń siłowych, ale my stosujemy szkołę, że dzieci ćwiczą z własnym ciałem, na własnym obciążeniu, gdzie nie szkodzimy organizmowi, a w sposób naturalny zawodnicy się wzmacniają i my widzimy ten postęp już po kilku latach szkolenia, że ten kierunek jest prawidłowy, bo do dzisiaj tak się złożyło sympatycznie, że nie mamy żadnych kontuzji i przeciążeń, które się zdarzają w sporcie, powiedzmy, ukierunkowanym.
Tak samo jak trening Beaty Julii, naszej najlepszej zawodniczki. Też właśnie trening zmieniliśmy od dłuższego, od pół roku na trening właśnie dynamiczny. Beata wykonuje teraz bardzo dużo ćwiczeń siłowych, dynamicznych, skocznościowych. Tak tu widzicie, to jest drabinka korekcyjna. To niby wygląda niepozornie, ale przy okazji uczy. Te przeskoki przygotowują dzieci do przewrotów w przód, przerzutów w przód. Wzmacniają obręcz barkową. Przygotowują właśnie dzieci te wszystkie przeskoki, te wszystkie przewroty na miękkie powierzchnie. Oswajają młodych zawodników z przyszłymi elementami. I forma właśnie strumienia, tak się nazywa akurat ta forma ćwiczeń siłowych, jest o tyle korzystna, że dzieci w ramach takiej rywalizacji między sobą, naśladownictwa, jeden za drugim naśladuje, chętnie to wykonują i wtedy nie trzeba dzieci do tego po prostu treningu namawiać. Trening, który gorzej jest treningiem siłowym statycznym, no bo dzieci nie bardzo lubią robić, powtarzać 10-15 razy na przykład tak zwane brzuszki, czy przyjmiemy się brzucha, a tu w formie takiej zabawy, zresztą jak widzicie, no troszkę Beata robi trudniejsze elementy, na przykład tylko robi salto. Nasi zawodnicy młodsi wykonują na razie przewrót w przód, ale w przyszłości też będzie salto, bo to jest kwestia oczywiście czasu. Także ten trening właśnie gimnastyczny, taki dynamiczny, no jak widzicie, bezpieczne urządzenia, jak widzicie, upadek Oli, nic się nie dzieje, wszystko jest miękkie, odpowiednie są urządzenia i dzieci bezpiecznie ćwiczą, nie boją się. Widzimy z wami efekty. Jeszcze jedna rzecz, która jest istotna, też korzystamy z sali profesjonalnej Zawiszy Bydgoszcz, to jest sala gimnastyczna. Wyjeżdżamy co niektórą sobotę wyjeżdżamy na sprzęt profesjonalny, tak trampoliny, na trenażery i tam właśnie nasze dzieci poznają te elementy właśnie w bezpiecznym otoczeniu, znaczy w ląży, gdzie nie boją się. I widzicie Państwo, to jest kolejne ćwiczenie korekcyjne. One się wydają bardzo proste, ale jakby ktoś z Państwa spróbował dzieci klasy pierwszej, żeby szkoły podstawowej wykonały to ćwiczenie, to są wręcz sytuacje, gdzie dzieci nie mogą sobie z tym poradzić, a już po jakimś czasie doskonale te elementy wykonują. Jak widzicie Państwo, to są błędy, zobaczcie, są zawodnicy, którzy ćwiczą już 4 lata, a to są już, które startowały zawodniczki na mistrzostwach Polski, które już są doświadczone, mają problem z niby tak prostym ćwiczeniem i my na treningu właśnie dużo takich ćwiczeń wykonujemy właśnie korekcyjnych, żeby zawodnik miał świadomość swojego ciała. Kiedy ręka lewa, kiedy ręka prawa, bo to jest właśnie bardzo ważne, żeby później przy nauce trudnych elementów, tak jak rundak fifla, rundak salto, przerzuty w przód, żeby było 100% czucie ciała. Może Beata miałaby kilka słów na temat ćwiczeń gibkościowych, bo dziewczęta są w tym lepszymi specjalistkami niż trenerzy. Może Beata kilka słów sam na temat. Sam to zauważył. Tak, co tutaj do gibkości, to bardzo dużą uwagę zwracamy na gibkość, nie tylko u dziewcząt, ale również i chłopców, bo zwykły szpagat nie wystarcza na scenie fitness. Szukamy nowych rozwiązań, szukamy nowych, można powiedzieć, nowych elementów z wykorzystaniem gibkości, czy właśnie szpagatów, czy poprzez zgięcia. Tutaj dziewczynki wykazują właśnie też duże zainteresowanie tym i proponują swoje nowe tutaj elementy, jakieś swoje nowe pozy. To ta właśnie twórczość w nich też motywuje dodatkowo do pracy. No jeżeli tu właśnie tej gibkości, to dużo pracy kosztuje nas, bo każde naciąganie, nie tylko przez trenera czy przeze mnie, ale też dziewczęta ze sobą pracują, nawzajem sobie pomagają przy elementach, czy to przy wagach bokiem, wagach tyłem, przodem, szpagaty, nadszpagaty, mostki, przejścia. Tutaj asekuracja pomiędzy zawodnikami też istnieje i uczy ich właśnie, oto widzimy właśnie wymachy, które przygotowują, rozgrzewają do wykonywania późniejszych elementów gibkościowych, takich jak na przykład właśnie szpagaty czy wagi. No to tutaj właśnie dziewczynki, niektóre mają tą gibkość tak zwaną wrodzoną już, a niektóre muszą włożyć bardzo dużo pracy, żeby uzyskać szpagaty czy też mostki. Ale pozwól, że ci przerwę, twoja była wrodzona czy trening? U mnie to tak było pół na pół. Jak trenowałam wcześniej akrobatykę i byłam poddana treningowi 2 razy dziennie, 5 razy w tygodniu, to wszystko pięknie, ładnie. Były szpagaty, nadszpagaty, później kontuzja i przerwa z
spowodowała to, że to wszystko gdzieś zniknęło i trzeba było na nowo z powrotem naciągać. Mięśnie odzwyczaiły się po prostu od tego. Jednak tutaj cały czas nad gibkością trzeba pracować, bo jak to mówią, że mięsień, który nie pracuje, zanika. To tak samo jest z gibkością. Jak jej się tutaj nie używa, tak kolokwialnie mówiąc, to faktycznie ona zanika. I tu duży problem jest z gibkością, bo niestety to boli. A jak boli, to dzieci od tego uciekają. No ale niestety, tutaj widzimy na scenach już, powiedzmy, międzynarodowych, że zwykłe elementy gimnastyczne nie wystarczają, trzeba szukać nowych rozwiązań i być ponad wszystko. Też sobie dodam ważną informację. Po każdym treningu siłowym, to jest trening dynamiczny czy statyczny, zawodnicy się rozciągają. Wiele zawodników robi błąd, kulturystów, zawodników fitness, sylwetkowego nawet fitness, że po treningu siłowym zapominają o tej właśnie gibkości. Bo później mięsień, no wiadomo, jak się robi siłę, mięsień się skraca i jest później trudno im się zaprezentować z taką pełną amplitudą ruchu. Dlatego my bardzo dużo właśnie kojarzymy nacisk, że po każdym treningu, czy to jest trening na siłowni Beaty, czy dzieci trening, zawsze się rozciąga. Był taki moment, że na to tak uwagi nie zwracaliśmy, no i się to później był troszkę mieliśmy problem, żeby gibkość Beaty była odpowiednia, potrzebna na scenę. Ale udało się nam to odbudować, chociaż nie z małymi problemami. Dlatego właśnie mamy doświadczenie właśnie na ćwiczeniach z Beatą, że trzeba właśnie do pewnych rzeczy minione rzeczy zapominać. Tak samo jak teraz Beata tylko jest staje na rękach. Jest to doskonałe ćwiczenie, które wzmacnia cały organizm, ćwiczenie z własnym ciałem. Jeżeli zawodnik stoi na rękach, na jednej ręce stoi, chodzi na rękach, to teoretycznie nie powinien mieć problemu z żadnym elementem gimnastycznym. No a przy okazji no, oczywiście wzmacnia się, też się odpowiednia sprężystość mięśnia następuje. Po treningu dzieci zawsze bawimy się w takie zabawy sportowe, w szczególności dzieci bawiły w murarze, dzieci bardzo lubią sobą rywalizację, żeby też miały troszeczkę radości, nie tylko trening, przewroty i siła, ale też żeby sobą rywalizowali właśnie w formie zabawy. Tu jak widzicie, to Beata wykonuje szpicagę. Wiele osób no powie tak, element siłowy, a na dobrą sprawę jest to element bardzo techniczny. Tak jak cała gimnastyka. Gimnastyka są to przede wszystkim technika wykonania. Oczywiście, no zawodnik musi być przygotowany fizycznie, ale jeżeli wykonuje prawidłowo ruch, to później to wygląda na scenie bardzo lekko. A jest promowane dzisiaj fitness, że dziewczęta, które ćwiczą lekko, tak zwiewnie, jak im to nazywają, dynamicznie, wygrywają zawody. My mieliśmy właśnie w pół roku temu problem na Mistrzostwach Europy, że troszkę układ Beaty nie był taki leciutki. Udało się nam teraz na Mistrzostwa Świata poprawić, układ był dynamiczny i sędziom się to spodobało. Także trzeba iść z trendami, jakie są teraz wymagane. No właśnie przez ćwiczenia, teraz widzicie, że wykonują rywalizację. Dzieci to uwielbiają. O, kto najdalej przejdzie na rękach? W formie zabawy, ale wykonują trening. I to bardzo, bardzo, bardzo poważny, bardzo fajny trening. O, i dzieci, one już się uczą elementów, które niedługo będą w układzie. No dzisiaj to jeszcze może wygląda niezbyt ekstra, niezbyt dobrze, ale już chłopcy potrafią przechodzić 16 metrów na rękach. Także że widać, jeden z chłopców sobie radzi już 6 metrów, zobaczcie. No to jest, aha, to jest nasz mistrz polski, Kacper Zamiatowski. Także to jest nasz chyba najlepszy chodząc na rękach, to jest Mateusz Kołodziejski. Właśnie on przy pierwszym nagraniu miał problemy, a dzisiaj już 12 metrów potrafi przejść na rękach. Także widzicie, dzieci najlepiej właśnie uczyć przez rywalizację. Oni doskonale to sobie radzą i uczą się też przegrywać. No bo sport, jak wiemy, to nie tylko same sukcesy i medale, ale niestety bardzo często ponosimy porażki i właśnie w tym kierunku właśnie realizujemy na nasze działania. Ja bym chciał tu podziękować Kulturystce Online, że nasz trening nagraliście, pokażecie, jak my tu realizujemy. Oczywiście to jest jeden z treningów naszych, który my realizujemy. Zapraszamy w przyszłości na treningi bardziej specjalistyczne. Trening właśnie z choreografem, jak to wygląda, też warto by było pokazać. To właśnie widzimy Beatę, jak sobie radzi na rękach. To jeszcze było przed Mistrzostwami Świata, prawie 2 miesiące. I zapraszamy wszystkich chętnych, którzy by chcieli skorzystać z naszej wiedzy, czy do współpracy, bo uważamy, że tylko w ilości zawodników jest moc i siła w przyszłości, żeby ten sport się rozwijał, który jest bardzo pięknym sportem.